Sekretarz zaczął odczytywać po łacinie wyrok. Ani Zbyszko, ani obecni rycerze nie zrozumieli go, jednakże wszyscy domyślili się, że jest to wyrok śmierci. Zbyszko po skończeniu czytania uderzył się kilkakrotnie pięścią w piersi, powtarzając – Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Po czym wstał i rzucił się w ramiona Maćka, który począł całować w milczeniu jego głowę i oczy. Wieczorem zaś tego dnia Herold ogłaszał przy odgłosie trąb rycerzom i gościom mieszczaństwu na czterech rogach rynku, iż szlachetny Zbyszko z Bogdańca skazan jest z wyroku kasztelańskiego na ucięcie głowy mieczem. Lecz Maćko wyprosił, by egzekucja nie nastąpiła rychło, co mu przyszło łatwo, gdyż ludziom ówczesnym, zamiłowanym w drobiazgowym rozporządzeniu mieniem, zostawiano zwykle czas do układów z rodziną, jak również do pojednania się z bokiem. Maćko odwiedzał go codziennie i pocieszał jak umiał. Rozmawiali żałośnie o nieuniknionej śmierci Zbyszkowej, a jeszcze żałośniej o tym, że ród może wyginąć. Nie będzie inaczej, jeno, musicie babę brać, rzekł raz Zbyszko. Wolejbym krewniaka, jakiego choć z dalekości odszukał, odpowiedział stroskany Maćko. Gdzie mnie o babach myśleć? Kiedy tobie mają szyję uciąć A choćby też koniecznie przyszło, którą brać Nie uczynię tego, nim Lichtensteinowi zapowiedzi rycerskiej nie pośle I pomsty nie dokonam Już ty się nie bój Bóg wam zapłać Niechże mam choć tę uciechę Alem to wiedział, że mu nie darujecie Jako, że uczynicie jak się pospowanie jego skończy, będzie albo wojna, albo spokój. Rozumiesz? Jeśli będzie wojna, wyślę mu zapowiedź, żeby przed bitwą do pojedynczej walki ze mną stanął. Na udeptanej ziemi? Na udeptanej ziemi, konno, alibo pieszo, ale jeno na śmierć, nie na niewolę. Będzie-li zaś spokój, to do Malborga pojadę i kopią w bramę zamkową uderzę, a Trębaczowi każę odtrąbić, że go na śmierć wyzywam. Już ci się nie pochowa. O pewnie, że się nie pochowa, i rady mu dacie, jakobym widział. Rady? Zawiszy bym nie dał, paszkowi bym nie dał, powale też. Ale niechwalący się takim jak on poradzę dwom. Obaczy Krzyżacka jego mać. Żali nie tęszy był ów rycerz od fryzów? A jakem go ciął z góry, bez hełm? Gdzie mi się topór zatrzymał? Na zębach się zatrzymał, albo nie? Odetchnął na to Zbyszko z wielką ulgą, i rzekł, lżej będzie ginąć. Tymczasem nadszedł dzień egzekucji. Od rana tłumy ściągamy na rynek, gdyż głowa szlachcica większą budziła ciekawość niż zwykła, a do tego pogoda uczyniła się cudna. Między kobietami rozeszła się też wieść o młodzieńczym wieku i nadzwyczajnej piękności skazanego, więc cała droga wiodąca od zamku zakwitła jak kwiatami od całych gromad strojnych mieszczanek. Rajcy miejscy, choć sprawa właściwie do nich nie należała, weszli wszyscy dla dodania sobie powagi ustawili się w pobliżu rusztowania, tuż za rycerstwem, które chcąc okazać swoje współczucie młodzieńcowi, stanęło gromadnie najbliżej pomostu. Ludzie Patrzyli to na drogę wiodącą z zamku, to na pomost i sterczącego na nim kata z pałającym, słonecznym blasku mieczem, to wreszcie na rycerzy, na których zawsze z chciwością i szacunkiem spoglądali mieszczanie. Tym razem było zaś na co patrzeć, gdyż najsławniejsi stanęli w kwadrat koło rusztowania. Podziwiano więc szerokość ramion i powagę zawiszy czarnego, jego kruczy włos spadający na ramiona, Podziwiano krępą kwadratową postać oraz pałączaste nogi Zyndrama z Maszkowic i olbrzymi nadludzki niemal wzrost paszka złodzieja z Biskupic i groźną twarz Bartosza z Wodzinka i urodę Dobka z Oleśnicy, który w Toruniu pokonał na turnieju dwunastu rycerzy niemieckich. Powszechną uwagę zwracał także Maćko z Bogdańca swoją wybladłą twarzą podtrzymywany przez Floriana z Korytnicy i Marcina z Wrocimowic. Sądzono powszechnie, iż to jest ojciec skazanego. Ale największą ciekawość wzbudzał powała Staczewa, który stojąc w pierwszym szeregu trzymał w swych potężnych ramionach Danusię przybraną całkiem biało z zielonym, rucianym wianuszkiem na jasnych włosach. Ludzie nie rozumieli, co to znaczy i dlaczego ta biało ubrana dzieweczka ma patrzeć na egzekucję skazanego. Jedni mówili sobie, że to siostra, inni odgadywali w niej, Panią myśli młodego rycerza, ale i ci nie umieli sobie wytłumaczyć ani jej ubioru, ani obecności przy pomoście. Natomiast we wszystkich sercach widok jej, podobnej do rumianego jabłuszka, ale zalanej łzami twarzy, budził współczucie i wzruszenie. W zbitych tłumach ludu poczęto szemrać na nieugiętość kasztelana, na surowość prawa, i szemrania owe przechodziły stopniowo w pomruk wprost groźny, a wreszcie tu i ówdzie jeły podnosić się głosy, że gdyby zburzono rusztowanie, egzekucja musiałaby być odłożona. Tłum ożywił się i rozkołysał. Podawano sobie z ust do ust, że gdyby król był obecny, byłby niewątpliwie ułaskawił młodzieńca, który, jak zapewniano, nie dopuścił się żadnej winy. Ale wszystko ucichło, gdy dalekie okrzyki oznajmiły zbliżanie się łuczników i halebardników królewskich, między którymi szedł skazany. Jakoż wkrótce Orszak pojawił się na rynku. pokut otwierało bractwo pogrzebowe, przybrane w czarne, do ziemi sięgające o pończe i takież zasłony na twarzach z powycinanymi otworami na oczy. Lud bał się tych posępnych postaci i na ich widok umilkł. Za nimi szedł oddział kuszników, złożony z doborowych litwinów, przybranych w łosiowe, niewyprawne kubraki. Był to oddział gwardii królewskiej. Z tyłu orszaku widać było halebardy drugiego oddziału, w środku zaś między pisarzem sądowym, który miał czytać wyrok, a księdzem Stanisławem ze skarbinierza, niosącym krucyfiks szedł Zbyszko.